Czcigodni i drodzy przyjaciele świętujący uroczystości Bożego Narodzenia. Chyba stwierdzamy, że niemal wszystko wokół nas jest już świąteczne. Być może my także jesteśmy już w jakimś stopniu świąteczni. I to dobrze, bo przecież to są święta niezwykłe. To są święta, w których nie może być tak, jak jest codziennie, bo w przeciwnym razie być może byśmy zaprzepaścili to piękno i te uroki, które przynoszą nam święta Bożego Narodzenia. Przeżywając te dni, na pewno myślimy o Wigilii, o tym pięknym wieczorze, w którym ludzie stają się naprawdę ludźmi, w którym trzymany w ręku opłatek, często zmoczony łzami, łamiącym się głosem, staje się wspaniałym znakiem bliskości i pojednania. Warto nie hamować swoich uczuć. Warto tego wieczoru być naprawdę sobą. Zarówno w tym, co mamy do ofiarowania jako dobre, jak i w tym, co wymaga przebaczenia, czy prośby o przebaczenie. Niech ten stół wigilijny będzie faktycznie wigilią, czyli wieczorem poprzedzającym radość Bożego Narodzenia. Radość żłóbka, tego miejsca, gdzie jest Jezus, gdzie jest Jego Matka, gdzie jest Józef, gdzie są zwierzęta i natura, gdzie nawet aniołowie zechcieli zaśpiewać małemu dziecięciu. Żłóbek świąteczny, żłóbek rodzinny, żłóbek naszej ojczyzny, żłóbek różnych wspólnot, które tworzą nasi najbliżsi i które my tworzymy w różnych strukturach pozarodzinnych. Żłóbek zaprasza każdego z nas. Niech nas tam nie zabraknie. Niech nasze serce mówi nam, muszę tam być. Bo tylko jeśli będziemy w żłóbku, w tajemnicy żłóbka, zrozumiemy sens opłatka wigilijnego, zrozumiemy sens choinki, wysłanych życzeń, zrozumiemy sens krótkiego SMS-a i zrozumiemy sens także naszych łez. Przez żłóbek, przez Boże Narodzenie możemy wejść bardzo głęboko w swoje serce. Pragnę dzisiaj, kiedy gromadzimy się i staramy jak najlepiej przysposobić do świąt Bożego Narodzenia, przyłączyć się do życzeń, których na pewno napłynęło wiele. Tych spodziewanych, oczekiwanych, tych może, na które nie liczyliśmy, tych, które przywołują dawne, dobre, piękne relacje. Obyśmy my także te życzenia odwzajemnili wobec innych. A ja pragnę wam życzyć radości Bożego Narodzenia, radości żłóbka, radości, która musi być oparta na Jezusie. Każda inna nie będzie pełna. Będzie może tradycją, może będzie jakimś wspomnieniem, ale nie będzie głębokim, autentycznym przeżyciem. Święta zaś muszą być autentyczne, muszą być szczere i prawdziwe. I one, jak ufam, powinny nas szczęśliwie wprowadzić w nowy rok, 2013. Rok, który na pewno niesie wiele nadziei. Rok, który daje szansę spełnienia wielu planów. I rok, który być może nas zaskoczy, oby dobrem, radością i tym, co jest nam bardzo potrzebne. Radujcie się świętami Bożego Narodzenia. A ja do tej radości dzisiaj się szczególnie serca przyłączam. Dziękuję wam wszystkim za tę jedność, którą wyrażamy sobie nawzajem, korzystając z tego daru mediów, które odkrył i wypracował człowiek i z których dobrze korzystam. Radości Bożego Narodzenia.